Witajcie kochani. Jak już zapowiedziałam na naszej stronie, na naszym kanale będą ukazywały się również wywiady z Wami. Skąd je wezmę? To proste. Z wieloma z Was spotykam się na plenerach. Najbliższa okazja będzie w październiku, więc ci, którzy się wybierają, szykujcie się na wywiad. A teraz, żeby Wam pokazać, jak to mniej więcej może wyglądać, chociaż to będzie na pewno coś innego, krótki wywiad sama ze sobą. Pani Basiu, może nam Pani opowiedzieć o początkach grupy, co Panią skłoniło do założenia tej grupy i jak to się stało, jak to się zaczęło, że zaczęła Pani malować. Witam Państwa. Więc cóż, jeśli chodzi o początki grupy, to był bardzo, bardzo spontaniczny pomysł, reakcja na zaistniałą sytuację w zupełnie innej facebookowej grupie poza tym uwielbiam spotykać się z ludźmi, którzy myślą i czują podobnie, którzy mają takie same zamiłowania i pasje. No więc wymyśliłam sobie, dlaczego by nie spróbować. I tak powstała właśnie ta grupa. Yy, rozumiem. A jak to było z tą pani twórczością? No cóż, już to kiedyś opisywałam. Kiedy miałam jakieś 6 lat, może 7, otrzymałam od swojego chrzestnego ojca pierwsze farby. To były farby olejne, polskiej produkcji. Wówczas rzecz no nie do zdobycia dla, dla, dla amatorów, bo ci, którzy urodzili się troszkę wcześniej i, i mniej więcej w tych czasach, kiedy ja to wiedzą, że żeby kupić cokolwiek w sklepie plastycznym, a w całym Krakowie był tylko jeden sklep plastyczny przy ulicy Brackiej, to należało być członkiem związku. Artystów, plastyków, posiadać jego legitymację, i na podstawie tej legitymacji można było dokonać zakupu. To nie tak jak dzisiaj, że y, mamy materiały na Allegro, na innych y, stronach internetu, y, że sklepów y, plastycznych pra praktycznie w każdym mieście i miasteczku jest bardzo dużo, i każdy może wejść, i każdy może sobie coś kupić. Dawniej niestety tak nie było. Te farby, które dostałam, przeleżały. Mniej więcej do 16 roku życia u mnie w domu. Nie wiedziałam, co to jest, znaczy wiedziałam, że to farby, to fajnie pachniało, ale kompletnie nie wiedziałam, jak się tym posługiwać. Natomiast w wieku 16 lat postanowiłam spróbować, no i tak się zaczęła moja przygoda z malarstwem. I tak maluję do dzisiaj. To już mniej więcej jakieś 44, prawie 45 lat. Sporo czasu. Ładnie. Yy, widzimy tutaj yy, obraz. I wiem, że często Pani y, go ogląda i darzy z sentymentem. Tak to prawda. To jest jeden z moich bardziej udanych obrazów, niestety w tym sztucznym świetle ciężko go y, ocenić. Y, uważam, śmieję się nieraz, że jest to taki obraz samomalujący się. Y, to znaczy za każdym razem odkrywam w nim coś nowego. No i już kiedyś o tym pisałam, więc nie będę się rozgadywać na ten temat. Rozumiem, dziękuję bardzo za wywiad. Do zobaczenia, do usłyszenia.